Rafał, no to się nazywa prawdziwe wejście napastnika. Wystarczyło ci kilka minut, żeby strzelić dwie bramki. No tak, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo, bo ciężko pracuję na to i na początku nie układało się tak, jakbym chciał, gdzieś od początku sezonu, ale teraz wreszcie to, co chcę robić na boisku, to mi wychodzi. No i jestem bardzo zadowolony z takiego stanu rzeczy, bo nie ukrywam, że bardzo, bardzo chciałem wcześniej zdobywać te bramki, ale ono się gdzieś tak nie układało. Teraz przychodzi mi to z łatwością, więc oby to trwało jak najdłużej. Przy tej drugiej bramce wykazałeś się takim snajperskim nosem, bo poszedłeś za piłką, bramkarz odbił ją przed siebie i dobiłeś. No tak, no to też pokazuje, że gdzieś ta piłka mnie nie szuka i gdzie bym nie stał, to potrafię się ustawić tak, że ta piłka mnie znajdzie, a ja ją, więc fajnie, że się lubimy od pewnego czasu i tak jak mówię, no, że oby ta przyjaźń trwała jak najdłużej. A byłeś tak trochę niemile zaskoczony, że nie znalazłeś się dzisiaj w podstawowym składzie? Strzeliłem dwie bramki z rzędu, więc oczekiwałem tego, że będę grał od początku, ale trener zadecydował inaczej, porozmawialiśmy, widział inaczej dzisiejszy mecz troszkę, chciał zagęścić środek pola, stąd postawił na Adama Radwańskiego, co wydaje mi się, że w tej pierwszej połowie, wiadomo, jako cała drużyna zagraliśmy troszkę słabiej, ale w drugiej już super, rozrzucał piłki, Adaś kreował dla nas sytuację, więc fajnie. No ale mówił trener, że mam być gotowy i chcę żebym wszedł i pokazał, że się myli. Wszedłem. Mam nadzieję, że zrobiłem swoje, bo ja jestem rozliczany z tego, żeby strzelać bramki. Strzeliłem bramki, więc fajnie i tyle. I czekam na kolejne szanse. To takie pytanie, co by było, gdyby Bytowia w tych pierwszych minutach drugiej połowie strzeliła wyrównującego gola, bo miała dwie znakomite okazje. Tak, no ale trzeci mecz na zero, nie ma co gdybać. Jesteśmy rozpędzeni i rywal po raz kolejny nam nie strzelił bramki, więc nie ma co o tym myśleć, trzeba patrzeć pozytywnie i strzeliliśmy kolejne 4 rywalowi i czekamy na następnego. Rafał, właśnie to, co wspomniałeś, 14 goli w 3 meczach, no to tego w Widzewie dawno nie było. Więc cieszmy się chwilą i mam nadzieję, że będzie trwała dłużej i nie będziemy sporadycznie rozpieszczać kibiców, tylko będzie to trwało przez cały okres wiosenny, więc no, tak jak mówię, ciężka praca przed nami, nie ma co się podpalać. Jak będziemy wygrywać po 1-0, ale będziemy wygrywać, to też będzie super i nikt nic nie powie, więc najważniejsze są 3 punkty, a to, że strzeliliśmy 4 bramki, to dodatkowo buduje i morale w zespole, i pewność siebie, no i atmosferkę. I co jeszcze ważne, osiągnęliście cel, czyli zostaliście samodzielnym liderem. Tak jest, no jeszcze czeka nas następna kolejka za tydzień, więc po tej kolejce, jak będziemy liderem, będzie wszystko ok i przepracujemy solidnie zimę i jedziemy dalej, tak jak mówię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.